Cześć wszystkim. Cześć. To ty może powiedz, gdzie jedziesz? Takie nie było planowane, ale znaleźliśmy nawet w miarę tanie wypad na Słonie. Kąpiel, szykowanie dla nich jedzenia. To jest pół dnia, możecie tam pojechać albo rano, albo po południu. Jeżeli rano, no to od 8.30 do 12.30, a jeżeli po południu, to od 1 do 17. I to jest jak najbardziej miejsce, w którym opiekują się tymi słoniami, zajmują się nimi w etyczny sposób. No niczym to się nie różni od takiego europejskiego zoo. Jest dużo przeciwników trzymania zwierząt w niewoli, no ale niestety jest tak na całym świecie. Nie? W wcześniejszym filmie widzieliście te słonie na łańcuchach, ludzie tam jeżdżą na nich. Te słońce praktycznie tańczyły w miejscu, to wyglądało strasznie. A w tym miejscu, do którego jedziemy, no to słonie są wolne. Te słonie się karmi, przygotowuje się jedzenie, myje się z nimi, kąpie się te słonie. Są też tam słoniątka. Z tego co wyczytałem, te małe słoniątka rolują się z turystami w tym swoim basenie, nie? No i też jedzenie będzie. Bawią się. Nie? Dla siebie i dla nich. Dla nich pierw, a potem, z tego co wiem, no to dla nich, a potem, chyba że już będzie przygotowane. Nie. Będziemy uczyć się gotować pad thai i sami to będziemy jeść, czyli my będziemy gotować dla siebie, nie? Będzie co, pół dnia, nie? Znaczy pół dnia, no tam około 4-5 godzin, pewnie z 5 godzin. Bardzo fajnie, bo u nas w Europie rzadko możemy w ogóle dotknąć, tylko z daleka oglądamy te słonie, więc to będzie fajnie, takie pierwszy raz będziemy tak karmić i z bliska i dotykać i w ogóle, bardzo fajnie. Ale nie są tam męczone, nie jest jakiś tam proceder, nie odwala się, bo taki taj ode mnie nie dostanie ani grosza, nie? Takie bardziej sanktuarium jest to w swoim. A z tego co widzieliśmy właśnie przy drodze i tak często mijamy te takie miejsca, w których one są na łańcuchach i one są przy drogach, bo przez ten kryzys covidowy oni tam nie zarabiają, no i te słonie wystawiają praktycznie przy ulicy, nie? Żeby je było widać. Normalnie one są tam bardziej głębiej, nie? W tym las. Las, to w tym miejscu, to jest to na takich wzgórzach, tam wyżej zawsze. To nie jest tutaj. No patrz, jak tak z tyłu ta chmura idzie. No i tak jak właśnie wczoraj kolega Bartek mówił, że... Tak, tych Polaków, co poznaliśmy, no. Tak, no to on właśnie opowiadał, że ci, którzy mają te słonie, to nie stać ich na ich utrzymanie i proszą właśnie o pomoc i tak dalej. No niestety na pewno utrzymanie takiego słonia kosztuje, nie? Więc jeżeli nie ma turystów, to nie mają pieniędzy na ich utrzymanie. Znaczy to, że im nie dam pieniędzy, to też jakoś powinienem właściwie im dać, żeby na to jedzenie, nie? No ale to, co będę oblatywał całą wyspę, to się musi chyba na poziomie rządowym tym zająć, no. Powinni jakieś dofinansowania dla nich mieć. No, ogólnie to, co się mówi tutaj, że się źle z tymi zwierzętami obchodzi, no to nie jest całkowicie prawda, a my chodzimy tylko w te miejsca, w których się jak najbardziej dobrze obchodzą z tymi zwierzętami. Na tych tygrysach, na których byliśmy, no to te tygrysy były wolne na tyle, ile mogły, nie miały żadnych łańcuchów na sobie, nie miały też śladów bicia, żadnych takich rzeczy. To było zoo, nie? Takie zoo, do którego można wejść tam do klatki. Tak? Mm-hmm, mm-hmm. Ogólnie wam powiem, jeśli chodzi o tygrysy, to mają słodki taki zapach. Są bardzo twarde, mówią, żeby ich nie głaskać lekko, tak jak się głaska psy, tylko mocno, żeby im tam, wiesz, dać do zrozumienia, że... Znaczy, może bardziej chodzi o to, żeby poczuły coś, nie? Bo to są twarde zwierzęta, twarde jak skała. Jakieś takie coś, czekaj, jak te psy się nazywają z takimi spłaszczonymi pyskami? Bullmastiff? Nie, Bull Mastiff to jest co innego. Bull Terriery chyba. No to one są też takie twarde, to tak bardzo podobnie jest. Też takie twarde, skóra, nie? Zbity taki mięsień. Szkoda, że nie ma naszego psa, bo byśmy wrzucili go w te słonie. Gdzie? A do słoni tam, no, Titana. On gruby jest świnia, taki podobny jak te słonie, nie? No by się tam nadał. Mamy bulldoga francuskiego, 10-letniego. Musieliśmy go zostawić, no już tak po przyjaciołach już nie za bardzo, bo niektórzy mają koty, każdy ma jakieś tam zwierzę, koty, jeden, drugi, nie? Tak. No to nie mieliśmy co zrobić, do takich państwa, do takich Holendrów, którzy prowadzą taki pensjonat wakacyjny, nie? Jak się jedzie gdzieś tam na wakacje, to
zostawia się psy, one się z nimi bawią, prowadzą to od 35 lat. Także się tam nie boimy, że coś się tam stanie, nie? Czy się pogryzie. W bulldogami francuskimi jest tak, że często atakują mnie psy, a to z tego powodu, że nie mają ogonów i uszy mają zawsze stojące, a to jest zły jakby sygnał dla innych psów. Tytan nie kładzie uszu, czyli wygląda jakby był gotowy do walki cały czas, nie? Tak jak właśnie ten tygrys, nie? Co właśnie zrobił tak do tyłu uszu. A tak, 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 tak było, nie? Że ten stabilizator i ta kamerka na nim, to jak się tak... rusza. Jak się tym rusza na przykład, tak jak teraz tym ruszam, no to podąża bardzo. Wygląda jakby ci coś namierzało, nie? To jest takie oko, no i tak to wygląda pewnie dla zwierzęcia. I ten tygrys w którymś momencie tam jest na tym filmiku, widzieliście wcześniej, jest na tym filmiku, już podbitka jest, nie? Nie ma na chwili spokoju. No to jest tak, że zaczął merdać tym, jakby tak ruszać tym ogonem i położył uszy i patrzał tak bardzo na to skupiony, nie? No to gość powiedział, że to jest, he think is a prey, czyli to jest co? Zdobycz, tak? Że to jest coś, na co można zapolować, nie? I tak stanęli przed nami. Ale one są tam dobrze wytresowane, bo tam wystarczy, że poszurał tym, nie? Tam takie kij z liściami miał, tam poszurał tym i odwracał uwagę. To tak samo jak z psami jest, nie? Odwrócisz uwagę, pies zapomina od razu, nie? Tak, no. Tygrys, no to tak naprawdę też duży kot, nie? Więc on ma też tak samo instynkty, tak jak się bawisz z kotem, tak się bawisz z tygrysem. To jest też przecież kot, tylko że dużych rozmiarów. A dzisiaj to już w ogóle będą takie rozmiary, nie wiem, 3 tony, 4. Słoń. To trochę kosztuje, wiecie, każda z tych wycieczek trochę kosztuje i też o tych cenach mówimy i właśnie zaraz powiemy, ile kosztuje taka wycieczka na słonie. Ale trzeba korzystać z życia, nie? To i tak jak na holenderskie czy polskie warunki, to nie jest aż tak dużo kasy. Z tych wszystkich wakacji, na których byliśmy, to chyba Gruzja, tak? A to jest blisko. No i Tajlandia były najtańsze, nie? Jeżeli chodzi o wycieczki, o jedzenie i tego typu rzeczy. No na przykład ta wycieczka na słonie, na różnych stronach kosztuje to od 2 do 2,5 tysiąca batów za osobę, a myśmy wytargowali 3100 batów za dwie osoby na pół dnia, a to wtedy też jest na pół dnia te za dwa, nie? Za osobę. Fajnie, zawsze będzie zapomniany jakiś dzień, a poza tym chcieliśmy dzisiaj odpocząć, ale coś pogoda się... No bo po wczoraj ja już jestem wypieprzony, nie? Ale coś pogoda się zmienia. Od jutra ma padać, nie? Ale to wiecie, jak będzie jutro to rano, no to rano będzie na pewno padać, bo tu pada rano zawsze. Mhm. Znaczy nie zawsze, ale jak pada to rano zaczyna padać, nie? No i co? Zostało nam co jest dzień? Niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, w czwartek w nocy już spieprzamy, w środę musimy robić test, za którego musimy zapłacić 5000 batów, 100 euro, nie? Z tymi testami to jest masakra. To jest wypierdzielenie pieniędzy w błoto, w kanał, nie? Najbardziej mnie boli nie te wycieczki, te pieniądze, które się wydaje, tylko 300 euro, które poszło do śmietnika i jakiś kurwa, za przeproszeniem, zarobas będzie się śmiał, będzie jeździł sobie, kurde, porszakiem za nasze pieniądze, nie? Dziękuję Chinom. To jest bez sensu kompletnie, gdyż Holandia nie wymaga tego testu, a linia lotnicza Etihad wymaga ten test z tym dokumentem. Travel document, nie? No... Nie lubię w ogóle bzdura, tych testów. Bzdura. Jak to się nie skończy, to ja sam wyjdę na ulicę, nie? Już mam kurwa dość. No ale nic, no... Sorry. Postaram się wypikać przekleństwo. Która jest godzina? Jest jakoś około 10 na 12.30. Musimy być w hotelowym lobby. A tymczasem posiedzimy sobie tutaj, zobaczcie. Cześć, nic na ciebie nie mam. Krzysiek może coś ma. Nie mam żadnego chleba. Żadnego nie mam chleba, nie dotykaj mnie. Nasza hotelowa jaszczurka. Dobra, tutaj już pana nas czekał. Lecimy do Elephant Sanctuary. Ja jestem ubrany jak safarysta. Nie nitro safarysta. Ania, pokaż się. Ania też na safari gotowa. O, jedziemy jakimś sedankiem, Toyota Yaris.
Fajnie, bo bez ludzi, co? No. Muszę założyć tą cholerną maseczkę. No niestety. Dzięki. Do świątyni słoni mamy około 30 minut. Zobaczcie, na czas tankowania zawsze ktoś jest do tankowania i rozliczania przy dystrybutorze. Wkładam taką informację tam, żeby włączyć silnik, nie używać telefonu, nie palić i nie używać ognia. Dopiero wtedy zaczynają, tankować. Dobra, jesteśmy na miejscu. Hello. Oh, something to drink or what? Tutaj pan nam powiedział, że mają małego jednego, Rocky się nazywa, nie? Miejsca z schłoniami są zawsze wysoko w górach, w dżungli. Okej. Tutaj pan już banany przygotowuje prawdopodobnie, ale ładne, nie? Mówił, że one mogą być, czasami mogą być agresywne. Czuć co? Jak w cyrku zapach. Jesteśmy. Halo. O, look. How much of them? How much? How many? Elephant? Yeah? Two. Two? Okay. And one baby? One baby? Yeah. Rocky? Rocky? One? What is that? What is that? Yeah. Wychodzi jeden. Pa go słucha. Yes, yeah? Yes. Okej, okay, weźmiemy banany. Idziemy nakarmić tego słonia. Średni, nie? Nie jest taki duży słoń indyjski. No nie wiem, czy taki nie mały. We can come or what? O, oh, wait. Yeah, one by one. Feeding. Yeah, you want banan? Wow. Jeszcze nie ma. Ale super. I will give them another one. Five minutes, okay. And we start by feeding, yeah? Okay. Easy. Boxing the feet. Okay. Okay, come. Linda. Linda. Oh, look. Kwan. 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 Kwan and Linda. Kwan, Linda. 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 In West Rocky Camp. Kam na kam te słonie, ale ładne, szorstkie bardzo, nie? Mhm. Nie, nie, one nie, 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 nie,
Linda, Linda. 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 Linda, Zrobię ci zdjęcie. Wow. Piękne są, przybliż się troszeczkę. Możesz je dotknąć trąby. O. Piękna. Sybeka. Okej. And you have time to meet here. Exactly. So you come from? We come from Poland. Are you not boy? Hi. Hi. Linda. Linda. Linda want banana. Juan. Yes. Juan. Toy, you can say something move else. Back. Move toy. Back. Back. Toy. Toy. Toy is hungry. How old are they? 35 or 35. 35. Older than me. Another one. 50 years. 50 years old. You want in here, not this one from one. And you want this one from baby 2 months. Mm-hmm. 2 months baby. Aww. We rescue them from the elephant cave with you to come down. And this one, she come from the elephant show. Boy, you're not, boy. Boy! Boy, you're not, boy. Krzysiu, dotknij. Boy! Aww. What if you do to make it soft? Easy, easy. Oh. Oh, you want banana? You want banana? Ah, ah, ah. Oi. 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 Hey. Come here. Walk, walk. Coach, tut. Walk back. No. Where? Come here. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. Aww. To jest lepsze w światło. Linda. I don't have. Linda. Come on. Linda. 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 Beautiful song, goodness me. Not so happy or happy? Okay. Happy, happy. Give me, give. Dawaj, dawaj, dawaj. Give me, give. Niestety już tutaj jest pusto. Ona taka natarczywa jest bardzo, ta Linda. Give me, ma, give me. Give me. She want more. Dawaj. Nie? Dziwne uczucie, nie? To się ich boję, kurwa. I te Linda ma 35 lat, przyszła tutaj jak miała 2 miesiące. A jak ten drugi się nazywał? Ma 50 lat. To i to jest do tyłu, że cofnąć się mają. Wow, ten piękny jest.
he eat maybe one day 300 kilograms per day. Okay. So a lot of bananas. A lot, but not just only banana. I have grass, pineapple tree, everything, but no meat. Elephant in here before, we had the 17 elephants. Now we have just only 4 elephants. Only 4. Four. Another one for me live in the hospital. And another one for me live another in the jungle. We choose this place because we don't like they on the chains, you know. They dancing in one place. Yes, like this, not good. No. And in here, I'm not beg you sometime, not sometime. We have the trainer like me, like this. Mm-hmm. And sit on the elephant. I'm not beg you, but sit for control them. Sit for like you have dog, cat like this to play with them. Oh yeah, yeah, yeah. I get it. But not many times. Not same the elephant tracking. We don't like also. Not food like this. No, no. Tracking like another one for me. We rescue them from the elephant tracking. Now he live in the hospital. Broken back because of this. Yeah. Some tourists are very fat and they many times. Many times per day. Let's say if it was 3 years ago, 4 years ago, there was a lot of tourists per day. Yeah. Yeah. Good. Oi. 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 Oi, 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 50 years old is a grandpa, yeah? Yeah? How long they live actually? Like a human. Oh, so he's old already. Some elephant had job before, maybe 60, 70. But some good job put the elephant 80, 90. 100. Okay, yeah. Why you eat ground? Eat whatever, yeah? Wow, you're so beautiful. Oh. He take a lot, eh? This is the elephant natural. You can do like this because the elephant live in the well. Elephant not same like an elephant live in here or another job, right? Mm-hmm. Elephant live in the well. We can do everything like this. We can learn the way of life for them. Mm-hmm. Can know the everything. This is the can eat. This is the no eat. Like this, you can know. Checking out. Yeah. Because in the jungle, no have people to keep food for them. You see. Elephant love to play mud. Love to take sand, take mud on the body. Like you take some cream, some rock. To nie są te dokładnie te rośliny, ale niektóre mają kolce, to on sobie o nogę je czyści, a tamte z kolców obrywa, nie? Uderzając o nogę. You can see around the nail. Okay. Elephant have sweat only around the nail or in like this. Because elephant no sweat on the body like you and me. Like oh, maybe like dogs big through the mouth also. Yeah. And elephant, you can see? Eyes. Some people think elephant cry. No, not cry. Elephant no feel like this. No. And you see around the nail, right? And also sweating. Yeah. Elephant dry skin when you pat her. Right? Oh. No. Oh, I feel it very dry. Yeah. This is softer. Softer. Ah, Mishik. But in here now we not enough for buy food. Because of the situation. I'm glad I can help also like that. Yeah, give them food, extra pay. Yeah, you know. Voilà. Oi. Get loy. My friend, you see? Oi. Thank you.
Super. A małe, nie? Nie są takie duże. Rocky. Oh my god. Co cię pocałował? You know why we do like this? Mm-hmm. We can teach her live with the human. Okay. Like you have son, you have daughter, go take her go to the school like this. Mm-hmm. Learn the way of life, live with the human. Mm-hmm. And how How old is she? 5 years old. 5 years old. It's still small. Still small. No. That's what he kicked me before. Okay. Keep the crown to hit me. Oh. This one. Because he scared the noise, everything. We saw one time was some place. The people, tourist was betting with the elephant, and it was stand on the leg, and it broken. But it's normal, yeah. People need to know it, because in the water you don't see the legs. Yeah. And you see, we have time for free the elephant in here. You come to see. Yes, it's not great, okay. Wow. Yeah, I'm not free the elephant, but free just some time, like I learn. Like a she learn, live with the human. Elephant or animal, she like a human, like a you and me, but she don't talk. Tell me, please, I'm hurt, you not do like this. When you have heart, love, everything you know. Mm. The water like this, 3 days, and change one time. Man, aura. Because you know, have a lot of money to change. So yeah. Very expensive. Okay. But some people need to think the elephant play in the water like this, dirty, but I understand, dirty, but not bacteria. Mm-hmm. Because when the elephant poo and pee, no bacteria. Elephant have no store for food. Mm-hmm. Eat food, later poo like this. Mm-hmm. Elephant no eat meat like this. Okay. Yes. Look, camera. How? Honey. Fajny, nie? Piękny. Wow, madam, you stand under. Bun. Pani mówiła też, że nie wiem, czy słyszeliście, że słonie pocą się przez oczy i przez, tak jak widzicie, przy pazurach to mokre, nie?
nie pocą się przez skórę, tylko przez błony śluzowe, o tak bym to nazwał. A niektórzy turyści myślą, że słonie płaczą, a to nieprawda. Wow. To jest naprawdę wow. Zanurkował. Oj, jakie super. Where are you, Rocky? I zaraz będziemy się z nimi kąpać. Tsunami! Ale się bawi pięknie, co? Bardzo etyczne miejsce jest, nie? Fajne miejsce, naprawdę. Wcześniej mieli 17 słoni, teraz już z powodu biedy mają tylko 4. Yeah. 30 minut pod wodą potrafi być taki mały słon. Się drapie po oku. O, chyba nas obleje. Chyba nas obleje. Ale mądry. Nie pójdziemy zobaczyć, jak w naturalnym środowisku zachowują się słonie. A później będziemy się z nimi myć. I myć je. I kąpać się z nimi. Teraz idziemy zobaczyć słoni w naturze, tam gdzie w dżungli siedzą. Ten na dole nie idzie, bo ma 50 lat, jest już za stary. Ta ma 35. Starsza niż ja. Oh, here is better, yeah? No sun. Nie ma słońca. Tak żyją w dżungli. Ja bym chciał robić zdjęcia i nagrywać, ale wiecie, no. W tych miejscach, gdzie się jeździ na słoniach, mają problemy z kręgosłupem potem. O wagę turystów też chodzi, ale o to głównie, że ich tam jest co chwila pełną. Przynajmniej tak było i on się męczy, nie? Klapki mu podaję. When the trainer sit on the elephant, another leg elephant sit on elephant head. Toy, that means move back. When the trainer sit like this, another leg, you can see her tap your elephant. Like this. Is it right? No. So this is right and this left. Yeah. Left and right like this. Oh my god.
A teraz skręca, klepiąc go w ucho lekko. But some people not understand why you sit on the elephant like this, but she not understand anymore. Yeah. Ah, Minda! Are you see? Wow! She very clever. When you have heart to love her, you know. Cody, God. Nah, God. Aha, to jest guma z drzew, bo tu się gumę produkuje z drzew. Before 1 kilo baby 200 or 250 kilo, 50 baht for 1 kilo. Now only the 20 baht or 25 baht. Okay, I get it. I hope the situation would get better, but this year it need to be get better. We live in Europe and we also have lockdowns, things like that, people losing my job. So I hope for the whole world it will get better, yeah. But before we not work here, nah? we have a Saturday and Sunday come to listen talk, because we have the my son 7 months with the listen tip, listen money to buy meal, buy temple like this, we not work here. Okay. Yeah, okay, understand. Have the salary. The corona, I know, yeah. For luckily for us, we work in electronics, we make electronic things, so the whole world buy it. But lot of people which work with food lost job. Restaurant lost job. Everything closed. You walk in the city where we live, half of shops are closed. Pani mówi, że teraz dorabia w restauracji, czyści talerze i tak dalej. No niestety wszystkich tu tam dotknęło, nie? Teraz idziemy na małą przerwę. Słonie też sobie tam robią przerwę, mały słonik jest tam już w zagrodzie. Nagram coś z drona, bo tylko z daleka, żeby tych słoni tam jakby nie denerwować. Zobaczymy, jak to wygląda z góry tutaj to miejsce. Jest dużo drzew, będę musiał bardzo uważać. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, hat pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Spend less time in your head. With every
Teraz pora na mycie. Chyba coś się bawcieli do góry wodą. Tu dois de fontaine, non? Bonjour. 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 Zlał mnie. Linda usiądzie teraz. Ale jazda. Au! Halo! 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 Pięknie. Na brzeg. Linda. Tam robimy jakieś dźwięki. Jump in there. Skakuj. Czekaj, musi go pieca opłukać trochę z płota i dopiero. Fajnie wyglądasz. Kąpiemy się ze skoniami. Cię obryzgał trochę. No. Fajnie, fajnie, naprawdę. Piękne skoń. No. Czy to nowa bestia? Like a plastic, but not longer. When you have the tail like this, when you put in your pocket money, everything from the elephant, from Thailand, thing, everything is lucky. And like this, you can buy and put like a
Ale piękne. Nie. Moje spadnie. O. No to trzymaj to. Cześć, się widzę. Ja cię ręką będę czyścić. O, biedny. No jakby taka bestia mi na nogę stanęła, to po mnie. Kinołem a long time, nie? Halo? A long time, nie? Halo? Włosy ma fajne, nie? Na głowie, twarde. Siadaj tutaj. Przewodniczka tutaj mówiła, że im lepiej jest stawać, jak są w wodzie. Mają lepszy balans, bo ich woda wspomaga, nie? Także siadanie i wstawanie takie sprawia mi mniej problemu niż na lądzie. Super. Tak czułem. Piękne. Wow, ale silna ma to. When you finish from here, you can see your body over there. Oh. You can see. Oh no. O, pataj, ja. Koń sobie wyszedł. Tak. To jest tylko ostatnie ujęcie. Tylko do małego nie podchodź za blisko. Okej. Okay. A do tego mogę? No do tego raczej tak. Chciałam się pożegnać. Dziękujemy za wspaniałe zdjęcia. Nie był to stracony czas. Dziękujemy ci. Zapamiętamy cię, dziadku. Góra jak węża. Nie? Naprawdę, bardzo szorstka, twarda i naprawdę. Na razie.
Na razie. Pa, pa. Dzięki. Dziękujemy bardzo. I trzymaj się, tak? O, to nie, też. Dobra, idziemy. Pa, pa. Udało się. Dzięki.